Czyli tak, bazyliszka usiekli, dusiołek siedzi, rusałki siedzą, małe psotki. To jeszcze sufit załatacie i na tym piętrze po kryzysie. A jeszcze tutaj. Jak się niebo dowie, że nam słowiańskie demony spieprzają, dołożą nam takie sankcje, że się nie podniesiemy. To niech sami pilnują. Co ja jestem, anioł stróż? Ważne, że Perun wciąż przykuty. Ten to dopiero by nam zrobił sankcje wszystkim od dołu do góry. Czekaj. Lecimy po nią. Po co my? Ja już dałem cynk ludziom z Żelaznej Góry. Co? Dali sobie radę z Bazyliszkiem. Kretynie, oni mi jej krzywdę zrobią. To źle. Dzień dobry! W kiepskim stanie ten ośrodek. Impreza integracyjna jakaś? Wciąż trwa. I ciebie zapraszam. Jaguś, chodź. Wracajmy do siebie. Jestem u siebie. Gdzie drzewa pradawne szumią. Jesteś w skansenie wsi radomskiej. To ci panowie są u siebie w wieku XXI. Uciekłaś z przytulnej celi, z pięknym obrazkiem na ścianie, żeby co? Na YouTubie uczyć czytełkowania? Grzybki sprzedawać przez internet? Weź, bo się spocisz. W dzisiejszym świecie we mnie już nawet nikt nie wierzy. A co dopiero w babę Jagę? Oni uwierzyli już we mnie.
a na polu następni na swój los czekają. Stary nie wróci, choćbyś wszystkich wytłukał, byś musiała, nie wiem, elektrownię zburzyć, wodociągi. Tam za lasem, proszę ciebie, jest elektrociepłownia. Największy emitent dwutlenku węgla, a dzieci kaszlą. Gigant taki, że jeden rzut oka wystarczy, żebyś sama na dół do piekiełka wróciła. Popatrz. Napisane. Słoneczna enklawa. Osiedle mieszkaniowe. W zeszłym roku twój gaj wycięli, żeby było miejsce. Drzewa święte? Na kawałeczki. Ciach, 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 ciach. Tu naprawdę już nie ma o co walczyć. No chodź. A ja dla ciebie upominek mam ze starych lat. Ta-da! Wiedziałem, że się ucieszysz. Pierwszy raz od ciebie podarek dostałam. Już bez sentymentów. Przeniesiemy cię do większej sali, ale sobie polatasz. Na podłodze posadzimy jakiś mech. To co, idziemy? Proszę pani, a to prawda, że kiedyś dzieci bawiły się na łąkach i wianki plotły, w strumieniach się kąpały? Że walczyć nie ma o co? Jaga, marsz do piekła. Mech, korzeń zajadł. Jaguś. Całuj mnie w zad, dziadu. Poszukiwana ciosem miotły, nieoczekiwanym, napaści dokonała na dyrektora piekła polskiego, starszego szatana Borutę. W nieznanym kierunku zbiegła, załączamy wyniki obdukcji. Piszesz? A może mi to szef wyjaśnić? Przecież Jaga już dawno sama chciała wrócić, a szef umyślnie dał jej uciec. A co była cała ta komedia z Marysią? Marysia! My tu pracujemy. Idź, zabierz serberka na siku. Obiecałaś się nim zajmować. Ty to roki to wiadomo. Lubisz tradycyjnie, po staremu. Demona do klatki, cyrograf w teczkę, czarna msza w niedzielę. Nie rozumiem. Wiadomości oglądaj, to zrozumiesz. Nie upilnowaliśmy Jagi. Karę nam dowalą. Wielka rzecz. Ale jak ona się weźmie za swoje porządki, jak ludzie obudzą się bez ciepłej wody, bez internetu, bez kont w bankach, zamienią się w zwierzęta. Zaczną walczyć o to, co zostało i nowe dusze popłyną do piekła niekończącym się strumieniem. Świat ogarnie chaos. A ja? Ja. Ja będę królem tego chaosu. Z więzienia. To znowu skrzaty obszczały cele? Dotarliśmy do najgłębszych lochów.
A co będzie, jak ona uwolni Peruna? Co? Jagusia? Może się okazać, że jest konkurencja do tytułu króla chaosu. Będę jasny i gotowy.